kościele świętego Roka w Kuźnicy Skarbskiej. Pierwszym proboszczem był ksiądz Marian Szkodek. W roku 1934 rozpoczęto budowę kościoła nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, a w 2 lata później kościół, w którym dzisiaj się modlimy, został poświęcony. Konsekracji dokonał w dniu 9 października 1949 roku arcybiskup poznański Walenty Tymek. Dekretem biskupa paryskiego Stanisława Napierały z dniem 16 listopada 2008 roku zarząd i użytkowanie tutejszej parafii powierzono mnie. Obecnie w pracy duszpasterskiej pomaga mi ksiądz kanonik Jan Bednarek, kapelan sióstr Antoninek. Posłudze przy ołtarzu oraz konfesjonale wspomagają mnie codziennie ksiądz Jan Sobczyński, ksiądz sędziow archidiecezji częstochowskiej oraz ojciec Dariusz Marków ze Zgromadzenia Wniosków Serca Mózg Krzyżyńczyna. Z tutejszej parafii pochodzą ksiądz Ludwik Moska, ksiądz Antoni Żabki, ksiądz Felic Ciepik, ksiądz Antoni Baciński, ksiądz Edward Napierała, ksiądz Henryk Hołoś, ksiądz Paweł Modrawski i ksiądz Paweł Chącia. Raduje serce nas, duszpasterzy, jak nie bierze udział w mszach codziennych, a rozdzielonych komunii świętych w ubiegłym roku było przeszło 120 tysięcy. Niemałe znaczenie mają także w naszej wspólnocie grupy duszpasterskie, które gromadzą starszych i młodszych parafii. W naszej parafii Ciamarią mamy różańcowe. Podkreślić należy, że różaniec odprawiany jest przed każdą mszą świętą. Grupa przygotowawcza do małżeństwa, schola dziecięco-młodzieżowa Płomień Nadziei, międzyparafialny zespół Emanuel, grupa liturgiczna, ministranci, kantorzy, lektorzy i Stowarzyszenie Świętego Rocha. Nasza wspólnota, stawiając Jezusa i życie sakramentalne na pierwszym miejscu, dba także o powierzone nam przez poprzednie pokolenia minie materialne. Dbamy o naszą świątynię, dbamy o nasz cmentarz, dbamy o nasze parafialne sanktuarium Świętego Rocha. Nasza parafia ma w sobie też dość energii, aby także dbać o budowanie historii w naszej lokalnej społeczności. Postaraliśmy się o nadanie ulicy Świętego Rocha. Mamy na terenie parafii ulice poświęcone naszym proboszczom, księdzu Marianowi Myszkowiakowi i księdzu Piotrowi Szczepańskiemu. Celiści, którzy przystępują do sakramentu wyślubowania, ale wraz z nimi osoby najbliższe, myślę o rodzice, także o świadkach. Chcemy towarzyszyć naszą modlitwą, która jest już wyrazem chęci, pragnienia wszelkiego dobra dla drugiego człowieka, dla tych osób. Na sam początek prośmy dla nas skruchę serca, otwartość umysłu, aby nasze uczestnictwo w Eucharystii było jak najmocniejsze. Natury człowieka, jakiekolwiek cierpienie, czy fizyczne, czy psychiczne,
Ono się sprzeciwia naszemu pragnieniu, naszemu szczęścia. Każdy chce żyć komfortowo, też mieć jakieś przynajmniej jakąś dozę przyjemności życiowej, poczucie bezpieczeństwa, zdrowie, którego sobie życzymy. I cierpienie w jakiejkolwiek formie sprzeciwia się temu. Odbiera zdrowie, poczucie bezpieczeństwa i czujemy się też jakoś nieszczęśliwi, kiedy chorujemy, doświadczamy cierpienia. Tak, i tego człowiek nie chce. I apostołowie też tego nie chcą. Nie chcą słyszeć o krzyżu, nie chcą słyszeć o męce, nie dopuszczają tego do swojej świadomości. Za to chcą być z Jezusem chwałą. Co i po prawicy, i po lewicy. Odzywa się do nim. Wasze ambicje, bo są w nas też ambicje i są dobre ambicje, zdrowe. Słyszą to też inni apostołowie, że ci już sobie zagospodarowują jakoś teren, że chcą być blisko Chrystusa, więc oni też nie są gorsi. Zaczynają się denerwować na to zabieganie właśnie swoich współbraci. To wszystko jest właśnie w taki sposób zwykły ludzki. Ale Jezus wyjaśnia, że nie przyszedł po to, żeby służono, ale żeby służyć. Że przyszedł po to, żeby duszę dać nawet za życie wielu, wszystkich. To jest ta właściwa.
Panie. Błogosławiłeś parafianom w Wielkowie, czy modliłeś się przy grobach naszych bliskich, nawiedzając kościół i cmentarz świętego Rocha, za to, że spotkałeś się z dziećmi, siostrami zakonnymi w przedszkolu sióstr Jagnieszana, a także za spotkanie z dziećmi i z nauczycielami w szkole, za to, że pochylałeś się w dniu dzisiejszym nad chorymi braćmi i siostrami w domu dobrych serc sióstr Antoniny. Dziękujemy za wspólną modlitwę z nami, za nas, abyśmy zawsze pozostawali wierni Panu Bogu. Rozpocząć przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Z kolei różaniec świętego Benedykta ma chronić naszą młodzież przed wpływami swego ducha i pomóc im w swoim życiu zawsze wybierać drogę. Niech łaska Bóg da łaskę dobrego zdrowia, aby mógł ksiądz Jezus jak najdłużej prowadzić naszą diecezję do zbawienia. Szczęść Boże. Rozwinieć na małe rzeczy dnia codziennego. Tutaj już gorzej w tych rzeczach dnia codziennego. Dlatego też są różańce i krzyże. Różańce po to, żebyśmy się modlili. Tak jak my nie wiem, można ile nas stać, ale żeby ta modlitwa była modlitwą codzienną. Modlitwa różańcowa jest bardzo prosta w swojej konstrukcji. Nie wymaga jakiegoś specjalnej wiedzy czy czegoś, co powiem, po prostu jakiegoś wykształcenia modlitewnego. Jest prosta, ale może dlatego, że jest prosta, jest tak ważna. Thank you.
nie? To jest... Zostawiliście swojego przewodniczącego na trasie, nie? To ile tutaj jednostek straży jest? To chyba jest wielu. Na parafii jest cztery. Cztery jednostki. No,